Najpierw Jakub Szumski zmusił Marka Papszuna do tego, żeby obejrzał pierwszy w historii odcinek Food Trucka, później my zmusiliśmy Marka Papszuna, żeby do Food Trucka wsiadł. Mistrzostwa z Rakowem co prawda w tym sezonie nie zdobył, ale z pewnością jest jedną z najbardziej inspirujących i ciekawych postaci polskiej piłki i naprawdę ta rozmowa dobrze nam się tutaj układała, fajnie płynęła, więc zobaczcie sami, co miał do powiedzenia trener Marek Papszun. Słuchajcie, Marek Papszun wreszcie wsiadł do Food Trucka, trener Rakowa Częstochowa. Człowiek, który zasłynął tym, że bardzo często używał słowa dziadostwo, bo tego dziadostwa nie lubił, więc na początek chciałem zapytać, panie trenerze, czy to dziadostwo, czy jest okej? Czy straszne dziadostwo? Dzień dobry. No, na pewno dość miejsce nietypowe, ale ciekawe i powiem szczerze, że na tak małym obszarze fajnie zagospodarowana. Czyli strategia dobra, taktyka pod miejsce została. Uważam, że trzeba wycisnąć z miejsca, w którym się jest maksa. A coś o tym wiem. Właśnie mieliśmy podobną filozofię, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej przestrzeni trenerze, ale myślę, że kilka tygodni temu, w zasadzie dwa tygodnie temu, każdy by powiedział, że Marek Papszun jest najlepszym trenerem tego sezonu ligowego, także biorąc pod uwagę rozgrywki pucharu. I jak to ewentualnie wygląda teraz w pana ocenie? Czy Marek Papszun był najlepszym trenerem tego sezonu? No, nie zastanawiałem się nad tym i pewnie nie mi to oceniać, no bo trudno też zrankingować trenerów, bo z reguły no, uznaje się za najlepszych tych, co wygrywają ligę i to jest zrozumiałe, no bo teoretycznie najlepszym teraz trenerem jest Maciej Skorża, bo on wygrał ligę. Natomiast no też warunki, jakby skala trudności dla innych drużyn, powiedzmy, nie wiem, Stal Mielec, nie? Czy trener Majewski nie powinien być kandydatem na... Dawid Szulczek z Wartą Poznań na przykład. Dawid Szulczek tak, ale no, ja uważam, że trzeba perspektywę sezonu, bo tutaj perspektywa pół roku czy rundy no, będzie nieadekwatna. Bo jeżeli mówimy o trenerze sezonu, no to w moim pojęciu powinien być to trener, który przepracował cały sezon. I wtedy możemy się mierzyć jeden do jednego. Więc to jest to pytanie, nie? Czy możliwości, warunki i jakby osiągnięcia, co za tym idzie, no, czy można to wyważyć, ale no to wiadomo, są wygrane, medale. Wygrany bierze wszystko. Tak, bo to są dwie strony medalu, bo z drugiej strony to na Macieju Skorży największa presja ciążyła, bo Lech na stulecie nie wyobrażał sobie, że mistrzem nie będzie i czasem to wytrzymywanie presji to też jest ważną cechą w futbolu. Wy to pokazaliście w finale Pucharu Polski, że to ciśnienie trzymacie. Plus mieliśmy taką refleksję, że jesteście najbardziej bezwzględną drużyną w Polsce. Być może dlatego, że macie najbardziej bezwzględnego trenera. No, grubo idziemy od razu, ale tutaj zgadzam się co do presji, ale ja bym to inaczej spojrzał na Maćka pracę tutaj, że przede wszystkim on objął zespół, który no, wymagał dużej rekonstrukcji, nie? I miał na to mało czasu, bo trzeba było od razu iść i wygrywać. I to jest największa sztuka. Radzenie sobie z presją jest wszędzie. Trzeba sobie radzić. I w Rakowie, w Lechu, wiadomo, może to być większa presja. Ja na przykład nie mam... Wydaje mi się, żeby presja kibiców na mnie działała jakoś bardzo mocno. Ale już presja Michała Świerczewskiego może zadziałać. Też nie. Bardziej wewnętrzna presja i coś takiego... żeby nie zawieść właśnie innych ludzi, typu Michał Świerczewski, który obdarzył dużym zaufaniem, dał duże wsparcie, nie kiedyś postawił na mnie, czyli taka wdzięczność do tych ludzi, czy szacunek do tych ludzi, z którymi razem coś się robi, jak w sztabie, tak, że pracujemy, ciężko poświęcamy dużo czasu na to, żeby coś zrobić, a to nie wyszło, nie, i zawodzimy trochę samych siebie w tym kręgu i to jest taka największa presja i tych ludzi, którzy właśnie pomagają, którzy wspierają, a coś nie poszło. Pan dwukrotnie ograł jednak Lecha w tym sezonie i mówimy tutaj o jakimś lekkim niedosycie. Czy właśnie jest pan zadowolony z tego sezonu generalnie, z wicemistrzostwa i Pucharu Polski? Gdyby ta liga potoczyła się inaczej, to bym był mega zadowolony i szczęśliwy. W sensie takim, żeby została ta przewaga Lecha, który miał 6 punktów nad nami po jesieni, żeby to tak było dograne tak jak teraz, że my tam specjalnie nie mieliśmy szans i sezon się zakończył. I byłoby świetnie, nie?
już abstrahuję od tego, że została jedna kolejka i walczymy o wicemistrzostwo. Natomiast no jak już masz na trzy kolejki wszystko w swoich rękach, no to ten niedosyt jest i to bardzo duży. I dzisiaj na gorąco on siedzi we mnie bardzo, bardzo mocno, bo mogliśmy zrobić więcej w tych dwóch meczach, w sensie, może inaczej, zrobiliśmy bardzo dużo, a nie wystarczyło, żeby to miejsce zatrzymać. Bo... Czyli poniekąd, nawet patrząc na rundę jesienną, to tam potraciliście punkty, które być może miały znaczenie. I jak się pan odniesie do tezy, że najgorsze wyniki Rakowa pod koniec tamtej rundy zbiegły się z informacjami o tym, że trener Marek Papszun trafi do Legii? Bo nie chce mi się wierzyć, że to w ogóle nie wpływa na cały ekosystem, który jest w klubie, że ludzie o tym nie rozmawiają, nie dyskutują, nawet nie wykorzystują tego w takiej, powiedziałbym, wewnętrznej szyderce klubowej. Tak, no trudno to zmierzyć, nie? Bo nie mamy... Często dyskusje o piłce są na takim poziomie ogólnym też... Zero-jedynkowym. Niezmierzalnym do końca, nie? Niektóre działania też można zmierzyć, ale nie chcemy ich mierzyć tylko tak stereotypowo, tak? Pewnie będziemy o tym mówić, o zmianach, wyrzucają, nie wyrzucają, tylko to jest takie, nikt nie mówi o konkretach. Tutaj nie powiemy o konkretach, no bo tego nie możemy zmierzyć. Być może tak było, bo na pewno to zamieszanie jakieś powstało w klubie i w szatni, ja tego, tak jak mówiłem, już nie odczuwałem, bardziej to były żarty, bo często myśli się o takich sytuacjach, nie tylko o tej, że to na zawodników działa, oni później wychodzą i mówią, no to pośmialiśmy się trochę i wszystko wróciło do normy. Nie? No, nikt tego aż tak nie przeżywa i nie interpretuje, ale wiadomo, no, czas poświęcony gdzieś na to, jakiś zamęt w głowie, no, pozostaje, nie ma co się oszukiwać. Akurat to się zbiegło z tymi naszymi porażkami. Myślę, że tego bym nie łączył, bo też te mecze były takie, no poza tym z Górnikiem pierwsza połowa to była fatalna w naszym druga połowa, przepraszam, była fatalna w naszym wykonaniu, no to dwie takie połowy zagraliśmy tylko w 33 kolejek i 6 meczów pucharowych, czyli 40 i 6 europejskich pucharów, czyli 45. No, zdarzały nam się takie fatalne dwie połowy. Jedna to była z Górnikiem, a druga? Też ze Śląskiem pierwsza. No tak. Dzisiaj Marek Papszun jest na pewno inspiracją dla wielu młodych trenerów, którzy pracują także w niższych ligach, pewnie także na poziomie drugiej czy pierwszej ligi. Jak pan był na poziomie drugiej ligi, to kto dla pana był inspiracją, jeśli chodzi o ten polski rynek szkoleniowy? Bo na pewno patrzył pan w kierunku niektórych trenerów. Z inspiracją ja nie wskażę żadnego trenera, ani polskiego, ani zagranicznego, bo ja nie miałem jakiegoś takiego jednego autorytetu. Ja starałem się zawsze wyciągać z każdego miejsca, gdzie byłem, czy widziałem, tak, to jak najwięcej. Dużo... Jak pan był w okręgówce, to pana koledzy mówili, że włoskie 4-4-2 to było analizowane na wszystkie sposoby, tak? No te pierwsze, rzeczywiście, z Arrigo Sacchi, te pierwsze kaseta, no to była przerobiona wielokrotnie też z zawodnikami, na tym się uczyłem, ale wracając do tego, to nawet tak, będąc w takiej okręgówce, ja już jeździłem na mecze, nagrywałem gdzieś tam, to też można było już z innych drużyn coś tam wziąć, coś jednego nawet, tak? Czy w rozgrzewce dużo, na przykład ja uwielbiałem biografię trenerów czytać, zaznaczałem sobie te sekwencje różne dotyczące mentalnego przygotowania, treningu też jakiś stawek, odpraw, bo tam niektóre książki naprawdę Guardioli, już nie pamiętam tytułów, ale niekiedy sobie zerkam na te wersy zaznaczone, nie? To zawsze to duża taka inspiracja, bo jak oni to robią, jak co tam się dzieje w tej szatni, nie? To mnie zawsze tak ciekawiło, żeby ten swój warsztat jakiś wypracować i pójść taką własną drogą, ale nie miałem takiej jednej inspiracji jakiegoś trenera polskiego czy nawet zagranicznego. To co pana skłoniło do przejścia na trójkę z tyłu, bo to jest system już, którego pan jest chyba największym agendownikiem w Polsce, trzyma się pan konsekwentnie, Stefan niezależnie Marek od szczebla rozgrywek. I właśnie co pana skłoniło właśnie, żeby wprowadzić tę trójkę z tyłu, jeżeli chodzi o swój zespół? Po pracy w Legionowie miałem jedyny moment taki w swoim życiu, że nie pracowałem, nie miałem drużyny od 28 roku życia, jak zacząłem. To była jedyna taka przestrzeń, gdzie miałem krótką przerwę. I tak wiadomo, człowiek analizuje wtedy
co, w którym kierunku pójść, jak tu się rozwijać dalej. No i sobie pomyślałem, że żeby gdzieś zaistnieć, to trzeba mieć jakiś swój pomysł większy taki, niż tylko jakieś szczegóły w danej organizacji, gry, systemie. No i doszedłem do wniosku, żeby mieć jakiś swój pomysł dotyczący struktury organizacyjnej, a później rozwijać to funkcjonalnie. Bo ten system powstał w mojej głowie, ja nigdzie go nie kopiowałem. Inspiracją nie była żadna drużyna, że ja się opierałem tam, nie wiem, że Barcelona wcześniej tak grała, czyli kluby włoskie dużo już wtedy, no bo dzisiaj to jest powszechny system, ale wtedy to był rok 2012, coś takiego, 13 może. To mało drużyny. Czyli kształt formacji i zadania dla poszczególnych piłkarzy to była pana autorska wizja. Tak. Ja właśnie tu jesteśmy blisko Escoli, tutaj moment gdzieś tam pracowałem z młodzieżą w rocznikiem 99 i że tak powiem trochę eksperymentowałem tutaj. Z Marcinem Bułką? Tak, dokładnie. On był tutaj bramkarzem wtedy. Ale wyprowadzenie miało jak niezła szóstka. No. I trochę tutaj rozpocząłem eksperymentowanie w tym systemie i później gdzieś tam ten system funkcjonalnie rozwijałem. Już w Świcie Nowy Dwór, jak byłem, i później w Dorakowa. Myślę, że to już Michała trzeba było zapytać, ale w dużej mierze to też było przyczyną jakby rozmów ze mną, czyli zajawki rozmów ze mną, nie? W ogóle pomysł na mnie pewnie stąd się pojawił, bo... Było coś oryginalnego, Michał, coś ciekawego. Tak, dokładnie. Szukał pewnie też trenera, który będzie gdzieś tam miał jakiś inny pomysł niż taki standardowy. No oczywiście to pewnie skłoniło tylko do rozmów, bo później te już legendarne rozmowy i rekrutacja, których wszyscy wiedzą, ona rzeczywiście miała miejsce. Okay. A ile dzisiaj nowy piłkarz przychodząc do Krakowa potrzebuje czasu, żeby właśnie zrozumieć pana wizję gry? Tak uśredniając oczywiście, bo to też zależy od zawodnika. To znowu nie można odpowiedzieć, bo z reguły nie jest to łatwe. Natomiast są tacy gracze jak Fran Tudor, który z marszu wszedł. On przyszedł do nas 2,5 roku temu i on zaczął od razu grać, nie? Od razu wszedł z buta. Teraz mogę podać przykład Rakowitana, niestety bardzo nieszczęśliwie, i to też duży wpływ miało, bo to jest naprawdę dobry transfer. I chłopak zaczął od razu grać właściwie. Sorescu też nie potrzebował dużo czasu. Ale z kolei... Koczergin, Gagnidze, prawda? Oni tak, są jeszcze tutaj przygotowywani. Koczergin to jest też specyficzna sytuacja, bo znowu nie możemy tego sprowadzić tylko do boiska i trenera i założeń w klubie. Tylko tak, Ukrainiec, wojna, żona w ciąży i tak dalej, i tak dalej. I szereg rzeczy, które... I wiodący zawodnik w Zorii, 70 meczów w pierwszym składzie, tu przychodzisz... Wyszedł na mecz ze Śląskiem i był zagubiony, tak prawda? Tak jest, no. Dlatego trzeba znać jakby więcej szczegółów, nie? I wiedzieć, wiedzę mieć pełniejszą, co z czego wynika, nie? Generalnie dużo jest, tak jak rozmawialiśmy tutaj, nie? W piłce rozmów takich na poziomie ogólnym, a nie znamy żadnych szczegółów i oceniamy później. Tak, tak, musimy, tak, to, tak, musimy to robić, no też dzięki temu też mamy pracę. Nie, bardzo dobrze, tylko że... Ta rozmowa o piłce powinna być bardziej merytoryczna, głębsza trochę niż na poziomie ogólnym. Takim. No to jeśli możemy porozmawiać bardziej merytorycznie, bo Raków Częstochowa to jest w moim odczuciu absolutnie zespół, który w ostatnich latach jest najlepszy, jeśli chodzi o grę bez piłki. To jest coś, co widać. Nie, to nie jest absolutnie żaden przytyk. To jest moim zdaniem bardzo duży komplement. Zaraz odpowiem. I rozmawiałem z Sebastianem Musiolikiem po finale Pucharu Polski i pytam się go, jak to się robi, że każdy wie, w którym momencie ma robić jedną rzecz i że to jest synchronizowane. Mówi, nie wiem, jak to się robi, ale wychodzę na boisko i to robię z automatu. Więc to jest chyba pytanie do trenera. Jak to się robi? Jak się egzekwuje od tych piłkarzy to? I jakimi narzędziami się do tego dochodzi? Ja się uśmiechnąłem, bo to właśnie nic złego, to trzeba to interpretować, nie? To tak jak ja powiedziałem przed jednym z meczów, że zespół rywala jest bardzo czytelny i do rozszyfrowania, i trener gospodarzy się na mnie obraził, że jak ja mogłem tak powiedzieć. No. Ja uważam to za plus, no. To co zostało powiedziane, tak jest. I tak samo pewnie o Rakowie wielu trenerów mówi, że no każdy wie, jak oni grają, nie? I... No 100%, tak?
Każdy się do tego meczu przygotowuje, no ale rzadko kto może ten zespół ograć. Nie? No po prostu no, różne są metody. No, ja mam taką, żeby być powtarzalnym, żeby właśnie zawodnicy działali z automatu, inni trenerzy zmieniają, prawda, ustawiają się pod przeciwnika. To też jest element zaskoczenia, nie? I na pewno nam się trudniej przygotować do takiego spotkania. Więc... A to są specyficzne środki treningowe, czy po prostu to chodzi o tę przestrzeń czasową, na której to się robi, że to się tak w człowiekowi utrwali, że już nie musi o tym myśleć? Przede wszystkim strategia, czyli model gry jest sztywny, w sensie takim... sztywny, no, szczegółowy może. My go gdzieś tam trochę modyfikujemy, rozwijamy, no wiadomo, dostosowując też do możliwości zawodników. Uważamy, że to coraz lepszych graczy też mamy i właśnie te działania z piłką chcemy poprawić. No. Zdajemy sobie sprawę, nie jest źle. Że jesteśmy, no, jesteśmy bardzo dobrzy bez piłki. No. Tak, taka jest prawda. I będziemy chcieli iść w stronę no, rozwoju tych działań z piłką, nie zaniedbując oczywiście tego, o czym powiedzieliśmy, bo to dla mnie jest fundament. Chłopaki wiedzą o tym dobrze, że to jest fundament, że w obronie wszyscy muszą być zaangażowani, zdyscyplinowani, rozumieć swoje role, ale nie tylko, rozumieć też rolę partnerów, bo jak zarotujemy, zmienimy, musimy się w pewnych sytuacjach też odnaleźć na innych pozycjach i to na pewno jest wymagające, nie? Bo trzeba powiedzieć, że te działania bez piłki, one są też inne niż w wielu zespołach, no bo też nie powiem nic odkrywczego, że my bronimy strefą, nie bronimy jeden na jeden, więc trzeba cały czas myśleć, nie? Nie możesz biegać tak, że masz jednego i biegasz z nim wszędzie, gdzie on biega i to jest proste. Dlatego ten proces myślowy, analityczny jest wymagany u zawodników i to jest też nietypowe, bo może nietypowe, no to jest wymagające bardziej niż to, żeby oni byli w innych środowiskach, że to było dużo prostsze. I to pana najbardziej irytuje na boisku, kiedy pan widzi, że dany zawodnik nie poszedł w to miejsce, w które powinien pójść? Irytuje może nie, no ale na pewno to wskazuje i to musi poprawić, żeby w zespole funkcjonować, bo to są zachowania, że tak powiem, które są nienegocjowalne. Nie? No właśnie, albo to... I to musisz robić, to jest po prostu, z tym nie dyskutujemy. No właśnie, bo to jest ciekawe, bo Grzesiek Krychowiak nam opowiadał o pracy Unai Emery'ego i powiedział, że jego największą siłą było to, że ty wiedziałeś, że musisz tam pobiec i jeśli tego nie zrobisz, to na odprawie przedmeczowej będziesz wytknięty palcem, więc budziła się w tobie dodatkowa motywacja, żeby to zrobić. Pan wytyka palcem przy wszystkich i mówi, tutaj... Mi się źle zachowało. Ale tak robię, ale nie w takim kontekście, żeby kogoś tam upokorzyć czy uderzyć w niego, tylko chłopaki wiedzą, że to jest przekaz do wszystkich, nie? Że tak jak następnym razem to możesz być ty. Tak jest, tak jak powiedzieliśmy, że z pewnymi zachowaniami się nie dyskutuje, to musimy zrobić i mało tego. Zawodnicy już sami od siebie tego wymagają, nie? I oni wiedzą, że ty masz tam być, ty masz to zrobić, nie? Że nie jako trener już ja tego wymagam, tylko oni wzajemnie od siebie wymagają z prostej przyczyny, bo wiedzą, że to jest skuteczne, nie? Bo to jest też proste, nie? Zawodnicy robią to, co im przynosi efekty. I czyli tak, no jeżeli to jest skuteczne, wybronimy się, strzelamy bramkę, wygrywamy. Nie? Jeżeli wygrywamy mecz, no to są punkty w tabeli, czy awansujemy w pucharze, jest premia, zarabiamy, jeżeli jesteśmy wyżej, on gra lepiej, rozwija się, ma lepszy kontrakt i tak dalej. A kiedy pan jest zadowolony? Bo krąży taka opinia o panu, że pan jest często niezadowolony i podobna opinia krąży o panu prezesie Michale, przepraszam, właścicielu, a powinniśmy powiedzieć kibicu, bo on nie chce być nazywany właścicielem, Michale Świerczewskim. I nawet po finale Pucharu Polski powiedział, jestem zadowolony, ale nie do końca, bo marzyłem o finale, na którym będą kibice dwóch zespołów, więc fajnie by było, jakbyście za rok znowu to zrobili. Pan też jest takim malkontentem? To Michał na pewno bardziej jest niezadowolony niż ja. Jeżeli chodzi o poziom niezadowolenia, to nie będę miał trudno, żeby... On jest numer jeden, Będę miał trudno, żeby mu dorównać, to na pewno. Ale to, ja bym to inaczej nazwał, już tak mówiąc poważnie, że po prostu jesteśmy ambitni, tak? Mhm. I to cecha, która nas ewidentnie łączy, nie? Że mamy takie ambicje wygrywania, tak? Ambicje bycia lepszymi, tak? Ambicje rozwoju. Też trzeba trochę mierzyć siły na zamiary. Nie? No, wiadomo, chciałoby się mistrzostwo, puchary, teraz do Ligi Mistrzów i tak dalej, no ale to trzeba wszystko
wszystko, tak jak mówię, wyważyć i podejść do tego racjonalnie. To znaczy, no jak bo... na nieprzewidywalność piłki, wy i tak jesteście brutalnie przewidywalni jakby w ostatnich latach. Tylko ja nie chciałbym, żeby to takie było myślenie trochę życzeniowe, że już przesadzamy trochę z tymi oczekiwaniami. Ja jestem zadowolony, może ja nie wyrażam tego tak, w taki sposób, że... To do piłkarza Rakowa, trener jest zadowolony, spokojnie. My wygrywamy, już euforia jest, przegrywamy, to jest dół, nie? No tak, ja nie jestem tak... rozstrzelony emocjonalnie. A to nie? Akurat prawda, bo wiele osób, którym mówiłem, że Marek Paprzyn w poniedziałek wsiada do food trucka, nie, no teraz jak przegrałem... Po tym meczu z Zagłębiem. No odwoła na 100%. Ja wiem, dlaczego? Właśnie, bo mało ludzi mnie zna tak naprawdę i to ciężko powiedzieć, jak, bo też media kreują jakiś tam wizerunek, nie? I jak się nie zna człowieka, no to też jest zrozumiałe, nie? Ale to, co powiedziałem, to jakby tu jestem, to tam jest mała rzecz. No. Zawodnicy to odczują jutro na pewno na odprawie, że nie po pucharze czy jutro tu nie będzie dużej różnicy. Okay, nie? Odprawa okay. Po pucharze Polski będzie podobna do tej po Zagłębiu Lubin. No. A to jest... Jeżeli chodzi o stan emocjonalny, zadowolenie, niezadowolenie, no wiadomo, wtedy była inna atmosfera, gratulacje dla zespołu, sztabu, wszystkich, no bo duży sukces. Ale powrót od razu do Częstochowy i trening na drugi dzień. Powrót do Częstochowa, już mówię o odprawie, ale na odprawie, jeżeli bym miał ocenić 100% tak odprawa, plusy, minusy, to pewnie 60 było minusów, 40 plusów, nie? Po pucharze, bo my oceniamy grę, nie wynik, nie sukces zawsze na odprawie, ja oceniam, nie? Odwrotnie niż kibice i media. Tak jest, więc sposób. Na przykład po wygranym meczu ocena meczu może być niższa niż po przegranym teraz Zagłębiem, nie? Na przykład, bo oczywiście często jest korelacja, no ale trudno w takim meczu też, gdzie, tak jak już do tych okazji się odwołam, że mamy te 9 okazji, przeciwnik potencjalnie ma 3, no to już to mówi dużo, że gdzieś tam no, nie byliśmy słabi w tym meczu, tylko no, po prostu też często nieskuteczni. A trener patrzy dzisiaj na zespół Rakowa tak pod kątem przyszłości i wiemy, że ten model gry jest raczej sztywny, więc rozumiem, że chce pan rozwijać ten zespół nie poprzez elastyczność taktyczną, ale bardziej poprzez podkręcanie tempa, intensywności i dokładanie jeszcze jakości piłkarskiej. Taki jest tutaj tak, plan. No przede wszystkim musimy się wzmocnić. No i tutaj to jest poza wszelką dyskusją. I co by tutaj nie mówić, podłoża tych zmian, no to ono jest jedno. No i co byśmy tutaj nie opowiadali, jeżeli chcemy się rozwijać, chcemy iść do góry, no to musimy mieć lepszych graczy, kompleksowo, tak? I mówimy o wszystkich aspektach, bo to nie chodzi tylko o taką jakąś boiskową, tylko też motoryczną, tylko świadomości takich graczy, którzy sprostają zadaniom i wymaganiom. Zagrania 50 meczów w sezonie na przykład. Chociażby, ale też tych wymogów, które są w drużynie, bo to już mówiliśmy i to jest prawda, tak? Że to jest inny sposób pracy i w pewnym sensie to taki reżim też procesu całego treningowego, nie? Nie ma tam nie wiadomo jakich zobowiązań, ale jednak jak pracujemy, no to wymaga dużej koncentracji i takiego skupienia, przygotowania. No. Jeżeli pracujemy, no to jest naprawdę na wysokich obrotach, szczególnie intelektualnych. Ja bym chciał inną rzecz tutaj poruszyć, nie? Że mówi się o zmianach, a nie wiem, czy wiecie, że 7 zawodników w Rakowie gra dłużej niż 4 sezony w nim. 4 sezony. Czyli jak 4 sezony gra, to musieli rozegrać jeszcze sezon w pierwszej lidze. Nadążyć z pierwszej ligi do ekstraklasy, się utrzymać w ogóle i grać później w pucharach, tak, europejskich i walczyć w kolejnym sezonie o najwyższe ceny, to nie jest prosta sprawa, nie? Dla mnie jako trenera, żeby tych chłopaków rozwijać, ale dla nich, żeby na tym nadążyć. Czyli oni muszą być w jakiś sposób utalentowani, to na pewno. Muszą być świadomi, tak? I muszą się temu poświęcić i zaufać, nie? I tego jest bardzo dużo, nie? Bo tych elementów już wymieniłem dużo. Dlatego po drodze no, muszą się wykruszyć inni z różnych względów. Jedni są mniej utalentowani, drudzy nie chcą się poświęcić, trzeci nie mają wystarczającej motoryki, tak? Czwarty zdrowia i wielu innych elementów. A czemu nie? Członkowie sztabu się wykruszają? To jest podobna historia, bo
musicie spojrzeć też, czy powinniście spojrzeć, każdy się nad tym zastanowić, że praca trenera to jest taki z reguły projektem krótkofalowym. Mhm. I dlatego się o tym nie mówi. Natomiast mój projekt tu jest długofalowy, jest 6 lat. Ja ze swoimi pierwszymi współpracownikami pracowałem ponad 3 lata w Rakowie. 3-4 lata. Bo to jest szmat czasu. Ale ma pan przekonanie, że każdy z tych członków sztabu, który odszedł albo odchodzi, bo już dzisiaj się pojawiła informacja, że trener Skrzypczak i trener Tkocz nie będą dalej pracować, to już nie jest postać gotowa pracować dalej, czy to są też inne względy? To są też różne czynniki. Nie można jeden do jednego, tak? To wiadomo, że niekiedy trochę już jakby kompetencje, tak? Że ja oczekiwałem czegoś więcej, bo wchodzimy na wyższy pułap, ale niekiedy... Może oczekiwania, nie wiem, finansowe? Nie. Oczekiwania finansowe nigdy nie były tutaj przedmiotem praktycznie, no. Tak naprawdę, no. Tak naprawdę. Bo wiadomo, to co się tam mówi, to można sobie różne teorie dorobić. Czasem się coś pomyli. Wiadomo, że tak, no bo każdy też będzie miał swoją interpretację danych zdarzeń. Natomiast ja mogę powiedzieć z pełną świadomością i uczciwie po prostu, jak zawsze mówię, że podłoża finansowego tu nie było, tylko każdy przypadek był inny. No niektórzy też widziałem, że się nie rozwijają, tak, że nie idą do przodu. Inny przypadek, że jak z kimś pracujesz 11 lat, Następuje wypalenie takie tak w relacjach. Jest, no oczywiście, że tak. Dużo takich, gdzieś tam wiadomo jeszcze, jak masz układ taki koleżeński, tak, że dużo z razem coś przeżyłeś, no, zrobiłeś i tak dalej. Ale na przykład trener Jarosław Tkocz, bo to jest ciekawy przypadek, dlatego że nie pracujecie razem długo. Efekty jego pracy były widoczne, bo bramkarze w tym sezonie jeden i drugi i Kowalczewicz i Trylowski naprawdę na wysokim poziomie. No jego warsztat jednak w Polsce jest ceniony. Też słyszeliśmy z okolic Rakowa, że wszyscy są zadowoleni, a nie będzie pracował dalej. No tu też był aspekt taki wielowątkowy, nie chcę nad tym się rozwodzić, ale, tutaj gdzieś z obu stron to się nie zgrało, tak to nazwę. Okay. W pewnym momencie, bo gdzieś był taki moment, że gdzie można było to spiąć i byliśmy blisko, a później to, okay, że tak powiem, się rozjechało. Tylko ja to też rozumiem, tylko odpowiadam też, że często się szuka jakiegoś drugiego dna, że nie wiadomo, co tam się dzieje, że jakiś zamordyzm. No oczywiście, ja jestem wymagający i tutaj jakby w tym reżimie pracy trzeba się odnaleźć, w tym etosie pracy i nie powiem, że nie jest łatwe, no zależy kto gdzie pracował, też jakie ma kompetencje, tak jak podchodzi do pracy, czym jest dla niego praca, co chce osiągnąć, czy chce się rozwijać. Dużo jest tych aspektów, nie? I każdy jest z nas inny i to, co teraz ludzie mówią, to ja też z wiekiem, ja to rozumiem, nie? Kiedyś tego nie przyjmowałem, tak zero-jedynkowo podchodziłem, nie? Nie robisz tak, odpadasz, nie? Złagodnią tak troszkę trochę. Tak. Tak? Złagodnią tak, troszkę. To Michał może to nawet potwierdzi, tak? Bo to, co on zawsze powtarza, to na tej rozmowie rekrutacyjnej jedno miał wątpliwość, że jestem za bardzo radykalny, że zero-jedynkowy, tak, koniec, nie tego wyrzucić, tu tamto. Dzisiaj już tak nie jest, nie, bo potrafię zrozumieć człowieka, który jest z drugiej strony, nie, że on właśnie może nie być kompetentny, ja tego nie rozumiałem, nie. Że może mu się nie chcieć, tak? Że on nie chce się rozwijać. Mhm. Ja mówię, jak to możliwe, nie? Mhm. Jesteś w piłce, jesteś... Kurde, to jest super, nie? Zawsze o tym marzyłem, tak? Tysiące młodych chłopaków tak, w tym kraju. Jak z drugiej strony możesz nie chcieć? No normalnie, no po prostu, nie chcę. Bo mam inny lifestyle, bo tak mam jest, inny... Dzisiaj są zawodnicy, którzy... No, wiadomo, tak? No zarabia, gdzieś tam gra, ale widać, że to nie jest dla niego pasja, już tam... No mówiąc brutalnie, że przychodzi, żeby bo jest dobry kontrakt. Pańszczyznę odrobić? No dokładnie, no i tak jest. Ale tutaj dochodzi... I co? I to ja się na to nie obrażam, tylko po prostu no, prawdopodobnie już nie będziemy chcieli gdzieś tam współpracować, nie? I tyle. No. Tutaj dochodzimy do wątku, o którym rozmawialiśmy z Kubą Szumskim, mam wrażenie. Czy miał pan takie poczucie, że czasami pan za mocno dokręcał śrubę piłkarzom, także być może współpracownikom i oni źle to znosili? Rzeczywiście. Ja tylko powiem, że Marek Papszon przyszedł do Futraka i powiedział: panowie, psycholog umówiony na ten film, bo będziecie się długo zbierać. Nie, no,
zmusiliście mnie, żebym odsłuchał ten... Wreszcie obejrzał trener Futraka. Tak, tak. I to powiem, że... Na to było obliczone. I to przed chwilą, przed wyjazdem z domu, no autentycznie. No, bo na mówię, świeżo. Kurde, żeby się odnieść, żeby mnie nie zaskoczyli czymś właśnie, nie? Bo tak to tylko, wiadomo, to się rozeszło, jakieś screeny do mnie, tak. Że dochodziły na... Ja już też, no to pokazuje, że ja tym nie żyję, nie? Że mam ileś tam rzeczy, no ale jak już mnie zaprosiliście, no to lubię być przygotowany. Odsłuchałem gdzieś tam w międzyczasie, robiąc tam inne swoje rzeczy i co, no, tak jak to mi przekazywano, że tam Szumski coś nagadał, no to też tak tego nie odbieram, no, bo to powiedział, generalnie swoją perspektywę i swoje odczucia, jak to mógł czuć od środka, no i to jest zrozumiałe i to jest właśnie to, o czym cały czas rozmawiamy, nie, że to też cele, tak, świadomość, możliwości, jakie mają zawodnicy, tak, To nie jest przypadek, że jedni wygrywają tytuły, puchary, a drudzy nie, tak? I też są szczęśliwi, grają w pierwszej lidze, w drugiej, zarabiają jakieś pieniądze, jakiś kontrakt może za granicą. Ale to nie jest takie... To nie jest tego, co trener szuka, no powiedzmy tak, prosto. Tak, dokładnie. I to nie chodzi o to, że ktoś chce czy nie chce, nie? Tylko chodzi o to, czy ma takie możliwości w ogóle, pod każdym kątem. I o to właśnie się rozbija, nie? Że tych elementów jest bardzo dużo. To nie chodzi o to tylko być świadomy, chcieć, nie chcieć, nie? Tylko to jest wydaje się, że piłka nożna prosta gra, oczywiście, ale żeby być do niej przygotowanym, to już takie proste nie jest. Nie? Żeby być mistrzem. Tak. Ogólnie mówię, nie, że tak, mistrzem. Bo to oprócz talentu ileś rzeczy jeszcze musi się spełnić. Oczywiście, no i perspektywa, o której tutaj mówił Kuba, no ja ją rozumiem, tylko tutaj tak nie ma, nie? Bo ja, co do pasji, tak? Ja sobie tak myślałem o tej pasji, ja gdzieś tam kopałem piłkę na poziomie półzawodowym i no i pamiętam te treningi. Słynny rzeźnik z Kobyłki. Tak, te treningi, na którym trening polegał na 200 skokach, nie? Na przykład. No, a graliśmy sparing... Właśnie nie zacząłem boleć nogi. A graliśmy sparing, gdzie nie było jednej suchej... suchej wysepki, bo całe wojsko było zalane na przykład, nie? Wyobrażacie to sobie? Nie ma, zraszacze się nie ma, nie ma suchej, dzisiaj to jest abstrakcyjne, nie? I nie zabiło to we mnie pasji, ale co robiliśmy? Przyjeżdżaliśmy przed treningiem 30 minut i graliśmy w dziadka, bo to nam sprawiało satysfakcję, a tego nie było na treningu. No. I kto zawodnikom dzisiaj broni, żeby przyjechać albo zostać i grać nawet 2 albo 4 godziny w siatko, nogę i tak dalej? No jaki jest problem? Ja się pytam. Czyli pan ich nie ściąga z treningu, jeżeli ktoś chce zostać? Absolutnie nie, no. Możesz wyjść sobie i grać, jeżeli chcesz, tak? Jeżeli będziesz później gotowy i tak dalej, nie? No, w czym jest problem, nie? Ja wymagam koncentracji przez 2 godziny dziennie, czyli pół godziny na odprawie i 1,5 godziny na treningu. No jeszcze a resztę możesz się bawić, nie? Jak jeszcze chcesz. Przy wypełnianiu w sensie tych takim, ankiet, mówimy... Jeszcze przy wypełnianiu tych ankiet, bo to jest w ogóle ciekawy wątek. No bo to jest coś to takiego... To nie ankiety, tylko raporty. Tylko a, no właśnie. To jest też, no właśnie, sprowadzamy, to jest kolejny fajny aspekt, bo trochę robimy z piłkarzy takich upośledzonych gości, nie? Bo zobaczcie, no w ilu zawodach każdy musi jakby jakoś coś raportować, no swoją pracę. Do nie? Swojego przełożonego. Tak jest. Oprócz nas, bo my w Futraku to na WhatsAppie sami przełożeni. Ale tak jest, ale tak prawda? Jest, tak. A z piłkarzy robimy upośledzonych, że on nie może zrobić raportu, bo on albo się cieszy, albo jest zmęczony i tak dalej. Też nie musi tego robić po meczu, bo to jest określony czas. 48 godzin? Ale... Do odprawy na pewno, tak? Tak, no 36, ale te niektóre tam wiadomo też spływają później. Plus minus pół godziny. Ale ja uważam to za dobre dla każdej strony. Ale to jest, nie? Nawet powiedziałbym trochę wychowawcze, bo później zaczynamy dyskutować z kolei o piłkarzach i mówimy, oni nie są w stanie nawet założyć konta w banku, albo zrobić przelewu, albo coś. No, wie trener, o co chodzi, że... Oczywiście, że tak. No, traktujemy ich jak lekko upośledzonych, a oni tacy nie są, bo to są z reguły inteligentni goście i po prostu musimy więcej od nich wymagać trochę, żeby ten intelekt uruchomić. A to, jaki wizerunek oni sami też wkoło siebie robią, czy wobec siebie robią, to jest inna sprawa, nie? No bo ja bym się zastanowił, czy mówić coś takiego, że ktoś musi, nawet jeżeli to jest dobry kontekst, nie? Czy, że musi iść do psychologa po treningu jakimś, okay. No to tak wizerunek tworzysz takiego... Że słabego człowieka, miękkiego, ty jako... Miękkiego, no jak ty, trener ci powiedział, żebyś zagrał w lewo, a nie w prawo, albo krzyknął na ciebie, żebyś biegał szybciej, a ty musisz iść do psychologa, no to no nie wiem, czy...
Michał Garnes u nas był, jest z tego zadowolony, nie jak Kalidowa. jak wszedł do klatki z Kalidowa. Mieliśmy takie poczucie, w tym sezonie rozmawialiśmy sobie z Kubą i dyskutowaliśmy na temat trenera Papszuna, że jakaś zmiana nastąpiła, stał się bardziej uśmiechnięty, nie chcę powiedzieć łagodny, bo tego słowa użyliśmy, łagodnie uśmiechnięty, klasyk, że dało się to odczuć, bardziej wyluzowany, może zdystansowany do rzeczywistości. Czy to się wiąże z czymś konkretnym? Czy ta zmiana jest zdiagnozowana przez nas słusznie, czy nie? Myślę, że tak, to już powiedzieliśmy o tym, nie? Że ja już też wiadomo, jako facet dochodzisz do pewnego momentu w życiu, że już się tak nie napinasz, nie? No bo tak naprawdę, ja mam cały czas ambicje i taki ogień w sobie, żeby, to o tym mistrzostwie już mówiłem, w tym roku nie damy rady, może w przyszłości, ale ten poziom udowadniania to powoli u mnie się kończy, nie? Bo ja cały czas musiałem coś udowadniać, nie tylko sobie, ale wszystkim, bo to było tak. Jak się pojawiłem na tym poziomie centralny, awans do pierwszej linii, zazdrość tam wszystkich, ale co wy promujecie, jak kto to jest, nigdzie nie był, to nic nie zrobił. Po awansie to do ekstraklasy to samo, to nawet trenerzy ligowi, z którymi mam teraz do czynienia, to teraz to zobaczysz, to jest ekstraklasa, to już nie ma tak, nie? Wiesz, trochę taka presja na ciebie i ciągle musisz udowodnić i to jest zrozumiałe. Tak, nie? Ale to jest fajny moment w życiu, o którym trener mówi, że już nie trzeba nic udowadniać. Pewnie i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym to jest fajny moment, ale z drugiej strony mówi trener o tym, że tam wskazywano palcem, że kogo promujecie i tak dalej, ale był taki trener, na przykład zdaje się Czesław Michniewicz, to trener mnie poprawi, jeśli się mylę, który do trenera, który pracował w pierwszej lidze, przyszedł i zapytał, jak z tymi stałymi fragmentami gry, bo fajnie by się było czymś zainspirować. Była taka historia? Tak, ale to nie do, to znaczy do mnie jako przełożonego, ale to pomagał mu ówczesny asystent Kędziorek. Maciej Kędziorek. Tak, tak, to rzeczywiście była. A to było docenienie pracy takie nieoczywiste, prawda? To na pewno, że już wtedy jakby środowisko samo w sobie gdzieś tam, myślę, że nie wiem, czy doceniało, ale zwróciło uwagę. Nie zmienia to faktu, że każdy gdzieś tam patrzył jako taką nieoczywistość, nie? Nieoczywistą postać, bo dzisiaj też na trenerów takich trochę znikąd jak ja, bo tak trzeba sobie to powiedzieć, patrzymy inaczej, bo ich jest coraz więcej. I lepsze czasy są dla nich troszkę. Tak, ale wtedy, przypomnijmy sobie, i tylko Irek Mamrot był, który poszedł z pierwszej ligi. Poszedł z pierwszej ligi, z Chrobrego. Nie było, to było takie zamknięte środowisko, grono. Bardzo, bardzo zamknięte. Tak jak to zawsze nazywałem, że kasta, jak ja pracowałem na tych niższych poziomach, nawet tutaj to jest mój klub, nie? Polfa Tarchomin była, czy później Białołęka. To dla mnie było coś niewyobrażalnego, żeby się tam się dostać. Raków Częstochowa, zdobywając kolejne trofeum Puchar Polski, zarobił trochę pieniędzy. Food Truck też musi trochę pieniędzy, trenerze, zarabiać, dlatego mam tutaj współpracę z Predatorem, który ma takie hasło obudź swoją moc, więc ja sobie pozwolę skonsumować. Kurczę, a co to jest? To jest energetyk, więc nie wiem, czy przy trenera suplementacji o tej porze to jest wskazane, jest ale dla nas... człowiekiem, że może tak, ja patrzę, nie być patrzę na kalorie, to ja spróbuję. Okej, okay. A spróbujemy. Spróbujemy, co wy tu macie dobrego. I chciałem zapytać o tę supermoc Rakowa, bo wydaje mi się, że to jest sprawa oczywista, bo nie rozmawialiśmy o tym piłkarzu, a o nim trzeba porozmawiać. Iwi Lopez, człowiek, który być może będzie królem strzelców ekstraklasy, tego jeszcze nie wiemy, bo Karol Angielski na finiszu też tam się włącza do tej rywalizacji. Jak trener się z nim komunikuje, bo to jest człowiek, który no habla polako nada, ani słowa po polsku nie mówi, po angielsku też niespecjalnie. Czy Gonzalo Feio to jest człowiek, który się z nim komunikuje tylko on? Tak, tak, Gonzalo, ale Iwi też coraz więcej rozumie, więc po polsku, więc to jest na pewno plus, ale rzeczywiście, jeżeli rozmawiamy indywidualnie, to Gonzalo jest tłumaczem, a tych rozmów było przez te dwa lata dużo. Dużo było i on jakby egzekwował, czy trener egzekwował od niego to, co chciał, czy to nie jest takie łatwe przy tego typu piłkarzu? No bo widać w nim oczywiście pewne takie cechy, których nie poskromi, ale one mogą być czymś pozytywnym, czasem może negatywnym. Pierwsze pół roku było bardzo trudne, drugie pół roku było trudne, a ten rok to jest... Iwi w najlepszym wydaniu. Wzór. Znaczy, ja mówię o naszych relacjach, nie? Czyli powiedzmy ten sezon, nawet
gdzieś tam pewnie przełamanie, myślę, nastąpiło, jak zdobyliśmy puchar i to, co się przed pucharem działo, jaką rolę on pełnił i tak dalej. Mówimy o tym sezonie. O poprzednim. O poprzednim, że tam poprzednim, puchar. Tak, okay. Tak. I ten kolejny sezon, no to nasze relacje, jego rola jakby... Myślę, że też w dużej mierze z tego wynika, no bo też wiadomo, no to jest znowu taka sytuacja, że to są zawodnicy, tak jak Iwi, mocno emocjonalni, zawodnicy, którzy chcą wygrywać, którzy są zdeterminowani bardzo, bardzo mocno na tym celu. I przede wszystkim chcą grać, nie? Chcą pełnić wiodące role, tak jak on pełni teraz. No, w pierwszym sezonie tak nie było. Czasami siedział na ławce, nie mógł się z tym pogodzić, więc to były takie trudne gdzieś tam momenty, ale dotarliśmy się i dzisiaj ja uważam, że nasza relacja jest super i naprawdę on bardzo dużo mi pomógł jako lider, nie? Nie bramkami. Okay, mimo tego, że nie zna języka, to ma świetny wpływ na drużynę pod takim kątem mentalnym, nastawienia, pracy, bo to jest też mało osób to widzi, że to jest zawodnik mocno pracujący na boisku, właśnie bez piłki. To jest właśnie bardziej Hiszpan spod szkoły Cholo Simeona albo Pepe Bordalasa niż spod szkoły takich typowych hiszpańskich trenerów. Dokładnie tak, ale też to wynika z jego zaufania teraz i tego, co wspólnie zrobiliśmy. No, to wracamy do tego początku rozmowy. No, i tu jak widać efekty? Tak jest. Dokładnie tak, że zobaczył, że to nie jest ciemnogród jaki, że ja grałem w lidze i co oni mnie będą tutaj piłki nożnej uczyć, jak ja wszystko wiem, tylko że widział, że on jeszcze może się rozwinąć i zaufał temu, bo to, że on dzisiaj strzela bramki, to on to też umiał robić wcześniej, ale tego nie robił przez efekty działań wcześniejszych, ale jak zmienił to podejście i zaufał temu, co proponujemy mu, no to te bramki stały się tego efektem, bo on to umiał robić wcześniej. Ja go nie nauczyłem strzelać bramek. On nie umiał strzelać, tylko nie wiedział, jak do tego dojść, żeby tam się w ogóle znaleźć, żeby te bramki strzelać. I oprócz tego, że efektem tej pracy są bramki, to efektem tej pracy jest pewnie kilka ofert, które się pojawiły na stole za Iwiego Lopeza. Wiemy, że pan ma duży wpływ na to, co się dzieje w Rakowie, więc pan pewnie wie, co się z Iwim w przyszłym sezonie będzie działo. Bo nie ukrywam, że wiem, że jest to jednak jeden z tematów rozmów wśród piłkarzy. Iwi, zostań. No tak, zrobimy wszystko, co chcesz. Najmniej najlepsze mieszkanie w Częstochowie. Na pewno tak. Na pewno to zainteresowanie jest, żeby trudno, żeby nie było, nie? Bo patrząc po efektach i jak się dzisiaj prezentuje Iwi, no to takie oferty muszą być. Nie znam szczegółów, co prawda, ale no domyślam się, że tam jest gorąco. I to jest kolejny temat, o którym powiem, że na niego to nie ma wpływu, nie? W sensie takim, on nie chce nawet słyszeć o tym, tak? O tych ofertach, on nie rozmawia o tym z agentami, nie? Okay. To jest świetne, nie? No bo to jest mało, też ciekawa lekcja dla mało to jest mało z takich zawodników. On mówi, że nie chce słyszeć, jest skupiony na tym, co tutaj mamy zrobić. Wtedy się sezon zakończy, usiądziemy, on będzie myślał, co dalej. I to też pomaga w takiej stabilizacji formy, bo no nie ukrywajmy, to też nam teraz nie pomaga. U niektórych zawodników widać, że ten sezon się kończy i oni nie są tak do końca tu i teraz. Nie? Do tego doszły nam jeszcze kadry, gdzie już zawodnicy myślą o tym, co w kadrach, żeby walczyć miejsce i tak dalej, i tak dalej. No takie, jak się ma panów piłkarzy, to tak, już się takie, inaczej takie zarządza. Momenty nie pomagają, natomiast Iwi 100% tutaj podejście tak, jak powinno być. Czyli ale jakbyśmy poszli tym, o zakład, jakiś taki gruby, czy będzie w przyszłym sezonie, to po której stronie by się pan opowiedział? Ale taki gruby, nawet o ten samochód, którym pan przyjechał. Ale nie dobrze, będziemy że nie się. Mój. Dobrze, że Michała Świerczewskiego. To BMW, czy ja. O kurczę. To co, postawił pan to BMW? Nie, bo nawet nie wiem... Ja się sam zastanawiałem, jak się w tej sytuacji zachować. Jako trener, czy lobbować? Tak jest. Jego, czy rozmawiać z nim, prosić go, żeby został. To też kwestia, myślę, tego, jakie będą propozycje i jakie będzie miał zarobki, nie?
Na pewno minusem jest to, że nie zdobędzie mistrzostwa, bo wiem, że on chciałby powalczyć w tych pucharach i to mogłoby być taką mocną kartą przetargową, ale tak jak mówię, nawet jeszcze się nie zastanawiałem nad tym tematem, bo ja mam właściwie takie same podejście jak on, nie? Żebyśmy zakończyli ten sezon i wtedy usiedli, no i pomyśleli, co dalej. No. I ja oczywiście no, chciałbym, żeby został, natomiast ja patrzę też trochę inaczej na chłopaków, na zespół, bo to trzeba też myśleć o nich, nie? Że te kariery nie są długie. I teraz tak, no jeżeli jest fajna propozycja jakiegoś dobrego klubu za dobre pieniądze, no to nie oszukujmy się. No też... Chociaż Wojtek Herman sugerował, że może oddać swoją pensję, wiem, byle tyle pozostał, ale nie wiem, czy to wystarczy. Bo to może być za mało, Wojtek, także musisz coś jeszcze dorzucić. Ale no tak trzeba myśleć też o nich, o tym, żeby oni z tej kariery wyciągnęli maksa i jeżeli chodzi o tą kwestię sportową, ale też finansową, no bo grają dla pieniędzy i jeżeli ktoś mówi, że go to tam nie interesuje, no to myślę, że nie do końca jest w tym prawda, może w mniejszym, większym stopniu. A jak dużym kłamstwem jest zdanie, które pan wypowiedział, że za 2 lata kończy z przygodą w roli trenera? Kłamstwem? Nie, no tu żadnego kłamstwa. Zobaczymy oczywiście, jak życie się toczy, potoczy, plan jest taki. Ale to jest pana zdanie, czy zdanie żony? No, wcześniej było żony, dzisiaj... Wspólnie wypracowane. Dzisiaj te proporcje już się zmieniły, więc nie ma takiego nacisku, natomiast też... Trudno w to uwierzyć, naprawdę. Nie, trudno to zaplanować przede wszystkim, bo ja mam jeszcze rok kontraktów w Rakowie i tu nie wiem, co się wydarzy, nie? Być może nastąpi to koniec już teraz, nie? Być może będzie jakaś przerwa, być może będzie kontynuacja pracy tu. I chce nam pan wmówić, że nie będzie panu brakowało tej adrenaliny, którą przez ostatnie... Czy może to będzie raczej urlop, jak Pep Guardiola, właśnie, który wyjechał na rok do Nowego Jorku? Może nie tak radykalnie. Nie, a może inna rola też, no. Czyli dyrektor? Po waszej stronie usiądę. No, a tu ja będę przepytywał. Co, no? Pierwszy wywiad z Jakubem Szumskim. To było duże zainteresowanie. Przekaz do prezesów klubów w Polsce, że w kontekście Marka Poczuna trzeba rozmawiać z żoną, a nie z nim, żeby ją przekonać do tego, żeby zdanie zmieniło. No, może nie, bo zaraz ja wyjdę. No właśnie, jaki wizerunek mi tutaj, że jest, że kto rządzi w domu. Pantoflasz. Tutaj opowiada nam o jakiejś sile. Nie, bo to jest tak, że Kobita rządzi. Trenerze, Pantofel pyta żony, czy może pójść z kolegami na piwo, a prawdziwy mężczyzna wie, że nie może o to nawet pytać. Tak. No, to jest ta różnica. Jest. Więc gratulujemy tego sezonu, bo jest czego gratulować trenerze bez względu na to, co kto uważa i kto powinien być mistrzem, to sezon był. Tak, no też tak sądzę, dziękuję, bo mimo tego, że nie jest zamknięte, ale też nie oddaliśmy Lechowi wszystkiego. No zdecydowanie, do końca trzymaliście ich pod prądem i to była jedna z fajniejszych rywalizacji w ostatnich latach, a myślę, że w kolejnym roku to będzie jeszcze bardziej podkręcone, jeżeli chodzi o jakość piłkarską.